Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek ze stanu hodowli, bo długo nie było filmików. Dziękuję bardzo za 271 subskrypcje, dzień po 300. No to co, przejdźmy do królików. I tak, tutaj w pierwszej klatce mamy samiczkę, miniaturkę, tą najstarszą. Ona została, nie wiem, z tydzień temu zakocona. Tu już coś robię, muszę zauważyć. Jakieś gniazdo. Takie miseczki to po zakładaniu, co z paczki ostatnio pokazywałem wam. To było zakładane w każdej klatce. Miseczki, o, w każdej. Tu jest ten sam przycisk NB, u niego nic się nie zmieniło. Chcieli sobie tutaj dalej. Tu jest ten sam przycisk OSC z rodowodem, on tu sobie siedzi dalej. Też mam miseczkę. Ten tu by było tyle u niego. I tak, idę tu do tej młodej samiczki OSC. Ona została zakocona parę dni temu. Dopuściła mi ładnie samczyka, ta osurkacza z dowodem. Tutaj siedzi, tu będę miała wykot, jakiś będą kotnik, taki tu zbije jej. I tak, tu jest samiczka, ta najstarsza NB. Ona mi strasznie marnuje mioty. Dwa razy ją miałem zakoconą i zmarnowała mi, nie wiem czego ostatnio. Jest teraz dopuszczone, bo jeśli to chciał, to jest na sprzedaż. Cena za nią to 80 zł. Pisać w komentarze, bo to chciał. Nie byłoby na tyle. I tak, tu jest samiczka ta z rokacza, ona też jest do sprzedania. Koszt za nią to 150 zł. Tu sobie siedzi. Koszt za nią to 150 zł, będę sprzedać, albo jak coś sobie zamienić też mogę. Za taką samą samiczkę w sprawie zmiany krwi w stadzie. No i tu jest samiczka ta młoda też NB, co tu się działa. Co ją kupiłem. O, nie ruszy się, ona została zakocona parę dni temu. Znaczy nowozelandzkim, a siedzi tak za kocją. A też swój wiek ma to. Fajna samica. No to co, tu by było w tej klatce na tyle. Widzimy się po krótkim cięciu w końcach w stajni. Dobra, tu już przeszłem sobie do stajni. I tak, tu w tej klatce mamy samczyka. Ta miniaturka sobie tu siedzi. U niej nic się nie zmieniło. I tak, tu jest samiczka najmłodsza z miniaturek. Ona ma dwa młode samczyki, będą na sprzedaż, jakby ktoś chciał. Też są za młode. Mają coś miesiąc mają skończony. Tu też się mi kłóciła niedawno samiczka miniaturka ta średnia. To jest córka tej, a tamta polcu jest babcia tej, a matka tej. Będzie też filmik ze sprawdzenia gniazda po paru dniach. To będzie na tyle. I tak, tu mamy tą samicę mieszańca. A to się ostatnio zmarnowała. Ukociła mi się. Ponad tydzień chyba temu. Miała 9 młodych, niestety 5 padło, zostało 4. Po samcu ma 3 srokaty, jednego czarnego. I tak, tu są młode od tej samicy nowozelandzkiej białej. 5 nowozelandzkich młodych. 5 samiczek jest, sprawdzałem. Mają 28 skończą 2 miesiące. Tak się prezentują. Tutaj w tej klatce jest ostatni królik, nowy nabytek u mnie. Co wymieniłem go za samicę srokacza. Jest to samica Boss. Nie chcę się coś pokazać. A została pokryta samcem srokaczem u mnie, bo nie mam Bossa, ale myślę, że kiedyś kupię. Też będzie nowa rasa u mnie. WJS-y będą, już wam powiem. Za niedługo pewnie. I co, w tym odcinku byłoby na tyle. Subskrybujcie kanał, komentujcie i lajkujcie. I widzimy się w następnym u gołębi. Tam też mam gołębi, tam też tam nagram coś. To co, trzymajcie się, cześć.